Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w czytaniu na kolejny miesiąc. Tym razem mamy to wrzesień. Wrzesień, zobaczymy, co nam tutaj niesie. A na początku, kochani, jak zawsze, pamiętajmy, że nagrywam w systemie otwartym, a to znaczy, że możecie tutaj szukać, buszować informacji, poszukiwać nie tylko ze słonecznego znaku, z ascendentu czy księżyca, jak to zawsze bywa, ale możecie także szukać, kochani, w innych planetach, czyli na przykład masz baranka w Uranie, czy masz lwa w Plutonie, czy masz bliźniaczki w Jowiszu, jakby to nie było, chcesz i czujesz intuicyjnie, że tam mogą być informacje w tych horoskopach dla ciebie, szukaj śmiało, bo nagrywam w systemie otwartym. Wszyscy pamiętajmy, że są to czytanka ogólne, a to znaczy, kochani, żeby brać to, co rezonuje do siebie, nie bierzcie osobiście wszystkiego, nie o to chodzi w tych czytaniach, są to czytania ogólne, bierzmy, co rezonuje, a resztę zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważne na ten moment. Karty tu już się rwą do pracy, słuchajcie. Bardzo się cieszę. I ostatnie ogłoszenie na końcu, kochani, ogłoszenie wyników loterii Lili za sierpień z dwoma wygranymi, jak co miesiąc. Kto ma ochotę, zapraszam do brania udziału w kolejnej loterii. Już trwa loteria za wrzesień, a my zaczynajmy już horoskopik. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku Panny na czytaniu na wrzesień. Zobaczmy energię przewodnią tego miesiąca dla Was. Dla Panny, jaka jest energia przewodnia miesiąca września? Dla Panien. Wrzesień dla Panien, wrzesień. Wrzesień dla Panien. O, mamy. O, bardzo ciekawa karta. Bardzo ciekawa. Czekajcie, już sobie podniosę. Mamy tak, wibrację 27. Jest to niezwykła wibracja pod wieloma względami. Natomiast jak ją rozdzielimy, dwójka to jest relacja ty i ty i ktoś, prawda? Ktoś i ktoś obok ciebie, a siódemeczka to jest mistyczna wibracja wchodzenia na wyższe poziomy świadomości. To są jakieś wyzwania też stawiane nam na drodze, żeby właśnie wypchnąć nas z jakiegoś obszaru, gdzie wydawało nam się, że tylko taka jedna, jedyna możliwość jest, prawda? Czyli relacje, związki, miłość, to co wokół nas, ludzie, jakikolwiek interakcje, rozmowy, komunikacja, to tutaj sprawia, że zaczynasz dostrzegać więcej w tych relacjach, w tych związkach, w twoim życiu. I ogólnie temat na wrzesień dla ciebie jest życie i oddychanie, breath, czyli oddech. Zastanów się, jeśli masz taką potrzebę, oczywiście, jeżeli pragniesz coś tu zmienić, czy pozwalasz sobie na to, by dosłownie wdychać życie, czy może blokujesz się na życie, blokujesz się na to, co przychodzi, boisz się zmian, może boisz się wyzwań, może ich nie chcesz, prawda? Unikasz. No właśnie. To czuję, że tu tak głębiej się trzeba zastanowić. 27 to też jest 9, a to jest pustelnik, to jest wasza karta, prawda? Jakby patrząc na tarota, dwójka w Wielkich Arkanach to jest arcykapłanka, a siódemka to jest rydwan, 9 pustelnik, prawda? Czyli tutaj jakby podążanie, wyjście z tej wcześniejszej świadomości, podążanie w kierunku wyższej świadomości poprzez introspekcję, poprzez przemyślenie, analizę głęboką, ale idąc za głosem swej świadomości, swojej świadomości, swojej intuicji, swojego głosu wewnętrznego, instynktu wewnętrznego, jak tego nie nazwiesz, i tej wewnętrznej mądrości, która jest uzbierana u ciebie przez całe twoje życie, albo dalej nawet, prawda? W świadomości skrywane są tajemnice, kochani, naszej wiedzy z wcześniejszych wcieleń też. Okej, zobaczmy tutaj dalej. O, druga rzecz jeszcze czuję, właśnie oddechy, czyli wdech i wydech. Równowaga w braniu i dawaniu. Ile z siebie dajesz, a ile żądasz od innych, albo ile z siebie dajesz, a ile otrzymujesz. Czy pamiętasz o tym, żeby dawać, chcąc później dostawać, prawda? Oddech, pamiętajcie, kochani, życie jest serią wdechów i wydechów.
nie jesteśmy w stanie funkcjonować tylko na wdechach albo tylko na wydechach. To musi być tu równowaga. Dobra, zobaczmy, co nam powie tutaj, co karty nam powiedzą tarota dla panny na wrzesień. Coś, co powraca, ewentualnie temat nowy, mamy 10 pentakli. W relacjach, związkach, miłości pojawia nam się energia szóstki mieczy, czyli ta zmiana tu w myśleniu przyniesie korzyści. W sprawach finansowych, zawodowych, biznesowych mamy jakieś przebudzenie, są dostateczne. I ogólna rada, broń tego, co dla ciebie naprawdę ważne, stawiaj właściwie priorytety, stawiaj granice. Tutaj, gdzie czujesz, że ktoś jakby za bardzo wchodzi na twój obszar, na twój teren, ale pamiętaj, żeby jednocześnie pozwolić sobie na to przebudzenie, na to olśnienie, na to głębsze zrozumienie jakby tematu, prawda? Tak jest. Temat pieniędzy na pewno powraca. Dobra, zobaczmy, co tu na końcu. Piękna karta, zobaczcie. Postanowiłam w tym miesiącu, że te końcowe będziemy sobie brać. I tu zobaczcie, pojawia nam się ten rydwan, o którym tu mówiłam. I pod spodem mamy wisielca, czyli ewidentnie zmiana myślenia, postępowania, nastawienia będzie tutaj korzystna, bo dzięki temu coś ci się uda bardziej poukładać, jakiś chaos uporządkować. Dobrze, weźmy sobie drugi komplet kart. I dopytamy tutaj, najpierw dla panny na wrzesień do dziesiątki pentakli. Dla panny na wrzesień do dziesiątki pentakli. Dziesiątka pentakli. Dziesiątka pentakli. Dziesiątka pentakli. Aha, okej, dobrze. Sześć mieczy dla panny na wrzesień. Tu mamy rycerza. Sześć mieczy i rycerz mieczy. Są dostateczne i as pentakli, pięknie. I mamy siedem buław i mamy osiem pentakli. I tu weźmiemy sobie też z dołu, mamy dwójkę mieczy. Dobra, to lecimy. Słuchajcie, bo mi karta spadła. Jejku, dobrze, już jest dobrze. Idziemy po kolei w związku z tym. Ewidentnie tu jakieś przebudzenie, słuchajcie, olśnienie, zrozumienie i do tego będzie decyzja do podjęcia, ale jednocześnie przyjdzie ci stanąć oko w oko z jakimiś emocjami, uczuciami, myślami, które może nie są dla ciebie komfortowe, nie lubisz tego, nie chcesz tego. Może gdzieś od dłuższego czasu to wypierasz albo starasz się unikać tego zdecydowanie jak możesz, prawda? Natomiast to, co wraca tutaj, kochani, to kwestia biedy, braku i kwestia stanu posiadania, stabilizacji, jakiejś równowagi finansowej, więc tu coś się będzie zmieniać, słuchajcie, w tym obszarze. Kwestia właśnie tego zrozumienia, przemyślenia, zdecydowanie współpraca z drugą osobą będzie wpływać na twój status finansowy pozytywnie. Oczywiście z właściwą osobą, prawda? Natomiast uważaj też na to, by nie być w takiej energii ujmowania sobie wartości, czy ujmowania sobie możliwości, czy też jakby nie kręć swojego myślenia wokół braku, może tak powiem, bo kiedy tak się dzieje, słuchajcie, zaczyna się tworzyć taka spirala, taki wir braku i przyciągasz tym wirem, myśląc o tym braku, ciągle brak. Czyli im więcej myślisz o tym, czego nie masz, tym więcej przyciągasz tego braku, prawda? Żeby to się mogło zmienić, musisz zmienić podejście, nastawienie i zacząć doceniać to, co masz, a dostaniesz tego więcej. Natomiast kiedy będziesz myśleć o tym, czego nie masz, też dostaniesz tego więcej, czyli tego nieposiadania, rozumiecie, jak to działa? Przyciągamy to, czym jesteśmy i to, na czym koncentrujemy naszą uwagę. W sprawach sercowych dosyć chłodno tutaj. Bardzo powiedziałabym, słuchajcie, takie wynikające z ego myślenie.
chęć odejścia od kogoś czegoś, bo nie spełnia oczekiwań, chęć zostawienia czegoś za plecami właśnie, bo jest jakimś dyskomfortem. Większość ludzi tak robi oczywiście, natomiast tutaj, no wybaczcie kochani, ale tu jest wyjście z ego, bo rycerz mieczy to jest ktoś, gdzie jest połączony intelekt z ogniem i ten ktoś nie dopuszcza w ogóle do siebie świadomości czy możliwości, żeby się mylił czy myliła, prawda? I jest tu takie uparcie się, słuchajcie, które powoduje zatarczki, które powoduje ból. Ale tutaj jest jakieś wymuszenie. Oczywiście, że to może być zamieniona polaryzacja tu dla jakichś z was, bo jeżeli relacja jest w jakimś trudnym momencie, często te polaryzacje w związku się zmieniają. Co to znaczy? To znaczy, że tu to czytanie może pasować do twojej osoby, a czytanie twojej osoby może pasować do ciebie. Ale tu słuchajcie, to się zdarza rzadko, kiedy relacja jest w bardzo trudnym momencie, ważnym momencie, także każdy tutaj musi sobie sam odpowiedzieć. Tu w tych relacjach, związkach ewidentnie jest duszno, bo chodzi o ten oddech tutaj, brak jest powietrza, czegoś tu jest za dużo, może kontroli, może wymuszeń właśnie, może jakiegoś wymuszenia, tu czuję najbardziej kontrola. I albo ktoś ucieka od panny, albo panna ucieka od kogoś, albo czegoś ewentualnie, ale to są relacje, związki bardziej od kogoś. Tu się lew oczywiście pojawia, może to być ktoś spod znaku lwa. Sprawy finansowe, zawodowe, tu coś fantastycznego się wydarza dla panny. Przychodzi jakaś możliwość, oferta, okoliczność, sposobność, która daje ci ogromne możliwości, ale żeby to się mogło stać, znowu musisz inaczej spojrzeć. Jak będziesz patrzeć na to z pozycji pięciu pentakli, czyli takiej biedy, braku, prawda, niemożliwości, przyblokowania, to stracisz tą możliwość. Jeżeli na to spojrzysz z innej perspektywy, możliwości, odwagi, dobra, idę, robię, staram się, prawda, żeby wyszło jak najpiękniej, sięgam po ten pentakl, sięgam po tą możliwość, to tutaj masz wtedy nieograniczone możliwości i naprawdę fantastyczne rzeczy możesz wyczarować dosłownie w swoim życiu w miesiącu wrześniu. I rada na końcu, kochani, to tak, patrząc na te trzy karty tu, plus ten oddech, prawda, zdecydowanie, jeżeli jest jakaś cisza w jakiejś relacji, to trzeba ją przerwać, dlatego że ta cisza sprawia, że nie możesz wystarczająco głęboko oddychać, jakby brakuje ci tego kogoś, może to być prywatna relacja, może być zawodowa jakakolwiek, ale widać tutaj, że tobie tego brakuje. I to powoduje, ten brak tej relacji powoduje to, że czujesz potrzebę obrony bardziej niż gdy ta relacja była. To każdy z was to musi to zrozumieć po swojemu. Jakby ta relacja, która tu była, sprawiała, że twoja pewność siebie była wyższa, że gdzieś jakby więcej odwagi w tobie wtedy było, natomiast to przyblokowanie tutaj, brak tej relacji sprawiło, że gdzieś jakby jakieś skrzydła ci podcięto przez to. Właściwie to sami sobie w ten sposób podcinamy skrzydła, blokując się na jakieś komunikacje, na jakieś rozmowy, na jakieś dyskusje, na jakieś wyjaśnienia, prawda? To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, którą tutaj czuję, masz możliwość zdobyć, zrobić, zobaczcie, w sprawach zawodowych, karierowych tutaj coś niezwykłego, jeżeli się przyłożysz, jeżeli się skoncentrujesz, jeżeli faktycznie wyjdziesz tutaj z energii chęci rozwoju, poszukiwania, zdobywania tych możliwości i tak dalej, prawda, a nie takiej pozycji właśnie patrzenia na to wszystko z dołu, jakby, że o, ja tu taki maluczki, prawda, jak ja tutaj mogę w ogóle, za wysokie progi na moje nogi, takie gadanie, prawda, to tutaj jak w ten sposób się będzie podchodziło, to na pewno to ta okazja przejdzie, straci się tutaj tą możliwość, ale jeżeli uwierzysz w siebie, w swoje możliwości, jeżeli pokażesz innym, że ty jesteś w stanie, że ty masz tą siłę, masz tą moc, masz te możliwości, to ty masz możliwość tutaj naprawdę niesamowite rzeczy wyczarować, tak jak powiedziałam wcześniej, prawda? Wyczarować, co to znaczy? Swoim działaniem, swoim zaangażowaniem, poświęceniem czasu,
wejściem w to, ale przede wszystkim wiarą, że masz możliwość to zrobić, że umiesz to zrobić, że potrafisz to zrobić. Bo ja zawsze mówię, kochani, jeżeli chcecie coś, cokolwiek zrobić i działać, wyczarować w życiu, jeżeli ty w to uwierzysz, inni też w to uwierzą i za tobą pójdą, ale jeżeli ty w to nie wierzysz, ani w siebie, w swoje możliwości, ani w to coś, że to się może udać, to czemu ktokolwiek miałby w to wierzyć? Rozumiecie? No to tak działa, prawda? Idziemy zawsze za tymi, którzy są pewni siebie. Idziemy zawsze za tymi, którzy wiedzą, gdzie idą, wiedzą, co robią i wiedzą, po co to robią i wiedzą, jakie mogą być tego efekty, prawda? Jak ktoś mówi, że nie wie, no może tu być różnie, no to kto za tym pójdzie? Prawda? Pokaż siłę tu, pokaż wiarę, pokaż tutaj możliwości. I tutaj właśnie to chłodne podejście idealnie się sprawdza. Ale w związkach, w relacjach, tu by się przydało więcej uczuć i emocji, kochani, bo tu jest za zimno. Tu jest zima. Tu jest zima emocjonalna. A tutaj zobaczcie, więcej słońca by się przydało, więcej ciepła, prawda? Więcej współpracy. Tak jest. Strzelec nam się tu jeszcze manifestuje w karcie Sądu Ostatecznego, a tak poza tym mamy jeszcze tylko jedynie lwa w Wielkich Arkanach. Tak jest. No i tam nam migły, prawda, te dwie karty, wcześniej to wam mówiłam. Dobrze, tyle, kochane panny. Ciekawy bardzo miesiąc dla was. Zastanawiam się, jaki wam dać tytuł, bo generalnie jest tu możliwy nowy początek w sprawach finansowych, coś, jakiś przełom ogromny może się zadziać, ale to znowu, kochani, to dla tych panien, które właściwie zadziałają. Tak jest. I przede wszystkim, panno, zacznij oddychać. Zacznij głęboko oddychać, bo ja tu czuję, że wielu z was żyje na takim półoddechu, na wdechu albo na bezdechu nawet. Kiedy zaczniesz głęboko oddychać, i to mówię fizycznie i oczywiście symbolicznie, zobaczysz też świat w innych barwach. Tyle, kochani. Na końcu losowanie loterii. Jeżeli ktoś z was chce zobaczyć, zapraszam. Jeżeli ktoś chce brać udział w loterii, jak najbardziej. Warunki są pod spodem w opisie, ale także w tym krótkim filmiku usłyszysz, co musisz zrobić, żeby brać udział w loterii. A ja mówię wam już dzisiaj do widzenia, kochani, i życzę wam fantastycznego miesiąca września. Pa, pa. Witajcie, kochani. Witam was serdecznie na ogłoszeniu kolejnych wyników loterii Lili. Tym razem, kochani, za sierpień. Za sierpień 2022 roku. Jak zawsze będziemy mieć dwóch zwycięzców. Jedna osoba, która wygrała loterię Lili jak co miesiąc, jest to osoba subskrybująca i osoba aktywna, która otrzymała ode mnie, jest jedną z osób, która otrzymała ode mnie najwięcej serduszek, czyli dużo komentuje. Tak, druga osoba spośród moich fantastycznych subskrybentów, ale też i wspierających, czyli te osoby bardzo fizycznie wspierają kanał Mistyczny Ogród, jego rozwój, tak, pomagają mi bardzo, bardzo namacalny sposób, co jest cudowne, i tutaj też postanowiłam właśnie, że to musi być, po prostu musi być wynagrodzone. Tak jest. Dobrze, no to zaczynajmy, kochani. Tak, zaczniemy oczywiście od naszej subskrybentki na kanale Mistyczny Ogród, ale także jest to nasza wspierająca, już wiecie, że pani. Jest to osoba, która jest aktywna, zawsze pisze piękne komentarze. Kochana nasza, w tym miesiącu, sierpniu, wygrywasz loterię Lili, Hanna Dekowska. Zgłoś się proszę na maila, napisz na jednego z tych maili, które mam. Umówimy się na spotkanko, wygrywasz 30 minut spotkania ze mną. Gratulacje, gratulujemy serdecznie, brawo, brawo, brawo. Okej, to była jedna nagroda, kochani. I teraz druga, taka sama nagroda dla osoby subskrybującej kanał. I tutaj ta osoba subskrybuje kanał od
około roku, słuchajcie, więc jest bardzo, bardzo długo już z nami. Otrzymała bardzo wiele serduszek na kanale, regularnie komentuje, dbając jednocześnie w ten sposób o rozwój tego kanału, a jest to bardzo ważne, słuchajcie, dla każdego kanału, każdy komentarz, każdy like, każde udostępnienie, czy też obejrzenie premierki, czy też pisanie tam, prawda, na czacie podczas premiery, to wszystko, kochani, pomaga w rozwoju kanału. Tak jest. No więc, kochani, nagrodę właśnie 30 minut spotkania ze mną wygrywa za sierpień 2022 Alicja Chuda. Gratuluję Ci serdecznie i także zapraszam Ciebie, napisz na maila jednego z moich maili i zgłoś się tam, umówimy się na to spotkanko, odbierzesz nagrodę, także 30 minut spotkania ze mną. Gratuluję Wam, kochane, serdecznie. Tak jest. Życzę Wam, aby życie jednej i drugiej pani było piękne, żeby było harmonijne, żeby było komfortowe, radosne, szczęśliwe, pełne miłości, zdrowia i pięknych energii. A wszystkich pozostałych tutaj słuchających zapraszam Was, kochani, do korzystania z tej loterii, bo naprawdę tu każdy może wygrać. Przewodnicy mnie doprowadzają zawsze do tej osoby, która w danym miesiącu powinna otrzymać to spotkanie. Także próbujcie. Komentujcie, bądźcie aktywni. Nie musicie pisać, że chcecie brać udział w loterii. Jeżeli jest duża aktywność u danej osoby, oczywiście, że ta osoba ma szansę wygrać. Pamiętajcie, kochani, że jeżeli ktoś już wygrał daną loterię, w danym roku nie ma możliwości, żeby ponownie wygrać. Także tutaj trzeba dać szansę pozostałym osobom, prawda? Dobrze. Tyle, kochani, w tej loterii. Loteria na wrzesień już trwa. Także jak ktoś z Was ochotę ma wygrać, bądź osobą aktywną tutaj, także na kanale Tarot i Oracle. Odzywaj się w komentarzach. Pamiętajcie, absolutnie nie biorę pod uwagę wiadomości do mnie wysyłanych. Co więcej, kochani, ja nie mam czasu i możliwości, by odpisywać na jakieś takie pytania. Jeżeli ktoś z Was ma zainteresowanie, chciałby się ze mną skonsultować w jakimkolwiek temacie, wiecie, czym się zajmuję, czy jeżeli chcesz, żeby wysłać Ci ofertę, masz jakieś pytania, napisz na maila, tam Ci przyślę całą ofertę, umówimy się na spotkanie indywidualne i wtedy jestem w stanie być dla Ciebie pół godzinki, godzinę, półtorej, ile sobie życzysz i odpowiem Ci na wszystkie Twoje pytania. Pamiętajcie, kochani, że to jest moja praca, jest to moja działalność i tutaj chodzi o to, by też wyrównywać tą energię i uszanowywać energię drugiej osoby. Dlatego sesje indywidualne, kto ma pytania, zapraszam serdecznie, a z przyjemnością spotkam się z Tobą i zajmiemy się kwestiami i pytaniami, które Ciebie nurtują. A dzisiaj mówię już, kochani, Wam do widzenia. Gratuluję serdecznie jeszcze raz wygranym. Utulam mocno i do usłyszenia. Pa, pa!